Skończyło się, szanowni Państwa, druga runda tego fajnego pojedynku. Tak jak powiedziałem, na początku czerwony, wychowany klubu sportowego Olympus Kozłów. Teraz już trener i zawodnik klasy międzypaństwowej prowadzi zajęcia, treningi w swoim mieście, który obecnie zamieszkuje. Po tym pojedynku, szanowni Państwo, oficjalne otworzenie naszej dzisiejszej sportowej imprezy.
państwa powiat Buski, Czarkowy, Nowy Korczyn, tam gdzie stworzone przez Józefa Piłsudskiego legiony odnosiły zwycięstwa nad naszymi wrogami. Szanowni Państwo, oczywiście 15-lecie powstanie klubu Ring Busko-Zdrój. Dzisiaj obchodzimy, to się wszystkie pięknie te karty historii zapisują, jak i również Józef Grudzień, mistrz olimpijski, szanowni Państwo, i wszyscy tu pamiętamy, może nie wszyscy pamiętamy, ale bo widzę, że większość z Państwa to młodzi ludzie i to bardzo cieszy, że nasz sport ma takie wielkie zainteresowanie. Pamiętają Józefa Grudnia, bo wielokrotnie na organizowanych wcześniej mistrzostwach polskich klubów gwardyjskich, które również były organizowane przez działaczy klubu Ring Busko-Zdrój i przy wsparciu oczywiście zarządu powiatu buskiego i zarządu miasta i gminy Busko organizowane były na ringu właśnie w Busku. Szanowni Państwo, jeżeli gotowi są zawodnicy, czy gotowi jesteście, szanowni Państwo? Reprezentacja województwa lubelskiego, czy jest gotowa, panie trenerze? Reprezentacja województwa świętokrzyskiego, jesteście Państwo gotowi? Proszę o muzykę, zapraszam obie drużyny do zajęcia miejsca w ringu. Bardzo proszę. Reprezentacja województwa lubelskiego, przywitajmy gorącymi brawami na czele trener tej reprezentacji, Józef Radziewicz. Sekunduje również Paweł Borejowski. Gorące brawa, szanowni Państwo. Do ringu zmierza reprezentacja województwa świętokrzyskiego prowadzona przez trenera Zdzisława Batalitę. To jest wasz trener, przywitajcie go gorąco, i trener Wojciech Surowiec. Będzie to, szanowni Państwo, ostatni mecz Ligi Międzywojewódzkiej. Jak Państwo się orientują, Liga Międzywojewódzka powstała w ubiegłym roku. Boksują w niej trzy drużyny. Reprezentacja województwa lubelskiego, reprezentacja województwa podkarpackiego, jak i również reprezentacja nasza województwa świętokrzyskiego. Gorące brawa dla nich. Szanowni Państwo, to jest ostatni mecz z tej serii. Dziś wyłoniony będzie zwycięzca ligi, jak również ci, którzy zajęli drugie i trzecie miejsce. Pomimo tego, że trzecie, ale bardzo ważne, bo trudno nam było tą ligę uruchomić, ale to dzięki staraniom władz okręgu, przede wszystkim dzięki pomysłowi trenera Zdzisława Patelity, Wojciecha Surowca, przy którym prezesa naszego okręgu, pana Łukasza Dybca, oczywiście liga ta powstała, ale i również dzięki współpracy trenerom i przedstawicielom naszych oponentów, czyli województwa lubelskiego i województwa podkarpackiego. Szanowni Państwo, ponieważ jest to turniej z okazji odzyskania niepodległości, wszystkich Państwa bardzo proszę o powstanie i zaśpiewanie wspólnie hymnu Najjaśniejszej Rzeczpospolitej. Gorące brawa. Szanowni Państwo, zanim przedstawię kartę walk dzisiejszego
dzisiejszego wieczoru pozwolą Państwo, że przywitam oficjeli, którzy dzisiaj zjawili się na naszej hali i oczywiście wszyscy wiemy, że bez współpracy z nimi, bez ich zgody, bez pomocy turniej taki nie mógłby się pewnie odbyć. Chciałbym powitać Zarząd Powiatu Buskiego, Przewodniczącego Rady Powiatu Buskiego, Pana Andrzeja Gąbka. Witam serdecznie. Starostę Buskiego, Pana Jerzego Kolarza. Wicestarostę Buskiego, Pan Stanisław Klimczak. Naczelnik Wydziału Edukacji Kultury i Kultury Fizycznej, Pani Renata Krzemień. Gorące brawa. Zarząd Miasta i Gminy Busko-Zdrój. Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój, Pan Waldemar Sikora. Jego zastępca, Pan Michał Baroński. Przewodniczący Rady Gminy, Pan Robert Burhan. Skarbnik Gminy Busko-Zdrój, Pan Artur Tokarz. Powitamy również Pana Prezesa Polskiego Związku Bokserskiego, który niebawem nadjedzie, a jego spóźnienie będę tłumaczył tym, że w tym czasie, w tej chwili odbywają się finały Młodzieżowych Mistrzostw Polski nieopodal Państwa, bo w Mielcu jesteśmy po zakończeniu pierwszej sesji finałowej, gdzie boksowały panie. Dużo bardzo fajnych, ciekawych pojedynków. Polecam, żeby Państwo sobie to wszystko mogli zobaczyć na YouTubie, a w tym momencie odbywają się walki mężczyzn. Więc na pewno Pan Prezes Nowaczek do nas dotrze. Witam bardzo serdecznie Prezesa naszego okręgu, Pana Łukasza Typca. Witamy serdecznie. Witamy Prezesa Okręgowego Związku Bokserskiego w Lublinie, Pana Krzysztofa Cukiera. Jeżeli Państwo pozwolą, to ja tak szybciutko wszystkich tych, którzy pomagali i pomagają klubowi Ring Busko-Zdrój, przyczynili się do 15-letniej pięknej karty tego klubu, powitam. Dyrektor Powiatowego Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego, Pan Grzegorz Wojciechowski. To są szczególne podziękowania dla Pana Wojciechowskiego za to, który pomagał w wyposażeniu sali, nadanie imienia, tak jak ta hala w tym momencie nosi nazwę Józefa Grudnia, jedynego mistrza olimpijskiego w boksie urodzonego w powiecie buskim. Dyrektor Polskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, Pan Arkadiusz Kornaś. Jak również tak szybciutko przeczytam, prezes honorowy Ring Busko-Zdrój, Władysław Olszowy. Władeczku, jesteś z nami? Jeżeli jest, bardzo, bardzo miło wspominamy współpracę z Władysławiem, która była, jest i oczywiście będzie. Chciałem Państwu powiedzieć, że ludzie, którzy gdzieś znajdą się w boksie, pokochają ten boks, już nigdy od niego nie odchodzą. Przedstawiciele związków zawodowych Policji, Jerzy Kaniewski, Tadeusz Woźniak, Andrzej Ścigisz. Przedstawiciel Związku Żołnierzy Wojska Polskiego, darczyńcę głównej nagrody dla zwycięzcy dzisiejszej gali, prezes Zarządu Wojewódzkiego, pułkownik Stanisław Kozioł, Sambina Andruszko, wiceprezes Związku Żołnierzy. Również witam Wiesław Kasza, Emila Margiel, Jarosław Panasi i oczywiście dyrektorów i wszystkich tych, którzy prowadzą domy sanatoryjne. Pan Jerzy Pomuła, Zakłoga, prezes Stowarzyszenia Razem Dzieciom, Pani Bogusława Machercza, która była fundatorem nagród dla zawodników. Szanowni Państwo, witam wszystkich bardzo serdecznie. Chciałbym teraz, oczywiście wspomagam się kartkami, ja też muszę się wytłumaczyć przed Państwem, że przed chwilą dopiero z tych mistrzostw Polski przyjechałem, ale jest mi zawsze z Państwem mile spędzać czas. Uwielbiam Busko, uwielbiam uśmiechnięte twarze zawodników, którzy mogą boksować, którzy wygrywają i nawet ci, którzy nie wygrywają, to mają czas na to, żeby się troszkę poduczyć i wygrać następnym razem. Bardzo bym prosił o kartę dzisiejszych walk. Szanowni Państwo, 10 pojedynków. 10 pojedynków, które zobaczą Państwo na dzisiejszym ringu. Kategoria wiekowa K1.
Kadę, kategoria wagowa do 63 kg. Z narożnika niebieskiego wystąpi Gański Bartosz, klub Kwarek Łęczna, a jego przeciwnikiem będzie zawodnik Rasza Kielce, skrzyniarz Hubert. Kategorii wiekowej kadet do 48 kg w narożniku niebieskim zobaczymy Wasilewski Cezary, Perry Boxing Lublin, a jego oponentem z ramienia naszej drużyny Ring Busko-Zdrój będzie Bernard Bartłomiej. Pojedynek numer 3, kadet 57 kg, będzie walka wygrana przez naszą zawodniczkę. Jest walkowy lekarz, niestety nie dopuścił zawodnika z narożnika niebieskiego i punkty dla drużyny świętokrzyskiej zapisuje na swoim koncie Brudkowska Angelika Ring Busko-Zdrój. Pojedynku numer 4, kategoria wiekowa junior 60 kg, narożnik niebieski, Berejowski Kacper Berej Boxing Lublin. Jego przeciwnikiem w narożniku czerwonym zawodnik Fightera Kielce Salwa Wiktor. Pojedynek numer 5, 36,5 kg, kategoria wiekowa junior, narożnik niebieski i drużynę lubelską reprezentuje Hachaj Kacper, Perej Boxing Lublin. I jego oponentem z ramienia drużyny świętokrzyskiej będzie Pawlik Karol Rasz Kielce. W pojedynku numer 6. Kułak Kacper, Skalnik Wiśniówka, reprezentant drużyny świętokrzyskiej, zapisuje punkty walkowerem na poczet drużyny czerwonego narożnika. W pojedynku numer 7, 67 kg, kategoria wiekowa junior, narożniku niebieski, Mędzylewski Krystian, Warej Boxing Lublin, w narożniku czerwonym Rasiński Bartosz, Ryk Busko-Zdrój. Pojedynek numer 8, 80 kg, kategoria wiekowa junior, w narożniku niebieskim, Olimp Hełm i Nowosad Huber. Jego przeciwnikiem będzie wychowanek klubu sportowego Krzyostrowiec Klepacz Bartosz. Pojedynek numer 9, kategoria wiekowa junior, 54 kg. W narożniku niebieskim zawodnik klubu Berej Boxing Lublin Stępniak Michał. Jego oponentem wychowanek trenera Wojciecha Surowca i klubu sportowego Krzyostrowiec Surowiec Daniel. W ostatnim pojedynku nazwanym zawsze walką wieczoru, kategoria wiekowa juniorów 86 kg, w narożniku niebieskim wychowanek klubu sportowego Berej Boxing Lublin Mazurek Mikołaj. Jego przeciwnikiem wasz tu zawodnik wychowany w klubie Ring Busko-Zdrój Skiba Wiktor. Przedstawię trenerów, którzy dzisiaj przyjechali z drużyną lubelską. Józef Radziewicz, wielokrotny zawodnik reprezentacji Polski, mistrz wielokrotny Polski, jak i swojego województwa, jest trenerem, koordynatorem drużyny z Lublina. Paweł Berej, Berejowski, szanowni państwo, również wielka postać rynków całej Polski. Witamy trenerów bardzo serdecznie, jak i również przedstawię państwu bardzo chętnie trenerów województwa świętokrzyskiego. Zacznę od drugiego. Wojciech Surowiec, wielki zawodnik klubu sportowego, klubu Krzyostrowiec Świętokrzyski i wielkie, piękne karty historii zapisał w tym naszym pięknym sporcie, naszym boksie. I, szanowni państwo, gromkie brawa, bo nie muszę przestawiać. Zdzisław i Paweł!
Kołyki, wielki trener klubu sportowego Rin Busko-Zdrój i tak naprawdę dzięki jego wytężonej, potężnej pracy i przy pomocy drugiego trenera Pawła Karolczaka drużyna Rin Busko-Zdrój odnosi takie piękne sukcesy. Szanowni Państwo, ponieważ przedstawiłem Państwu przedstawiłem Państwu drużyny. Oczywiście pan trener musiał coś powiedzieć, bo zawsze jak do swojego zawodnika coś gada, więc to mu wybaczamy. Oczywiście przedstawiłem drużynę niebieską, drużynę czerwoną. Proszę o przywitanie. Kto wygra dzisiejszy mecz, szanowni Państwo, to było słychać, jakie były okrzyki. Dziękuję. Dziękuję obu drużynom. Proszę trenerów o sprowadzenie drużyn poza ring. I oczywiście proszę o przygotowanie się zawodników do wzięcia udziału w meczu. Szanowni Państwo, na naszej tu rozpisce mam bardzo dużo jeszcze nazwisk, mam do przedstawienia Państwu wiele tutaj fajnych rzeczy, ale jeżeli Państwo pozwolą, to wiele z tych rzeczy będę już w trakcie trwania naszego meczu omawiał. Jeżeli mógłbym prosić, to chciałbym zaprosić do ringu prezesa Okręgowego Związku Bokserskiego Łukasza Dybca. Zapraszam serdecznie prezesa Lubelskiego Okręgowego Związku Bokserskiego pana Krzysztofa Sugiera, starostę Buskiego pana Jerzego Kolarza, burmistrza miasta i gminy Busko-Zdrój Waldemara Sikorę. Bardzo szanownych panów zapraszam. Zapraszam pana Michała Marleńskiego, oczywiście reprezentującego wiceburmistrz, reprezentujący wasz powiat. I przewodniczący rady, pan? Andrzej Gondę. I brawo dla pana Andrzeja. Oddaję panu głos. Szanowni Państwo, serdecznie witamy na tym pięknym wieczorze z okazji święta 11 listopada. Wprawdzie święto 11 listopada za kilka dni, ale nasze zawody są w dniu dzisiejszym. Szanowni Państwo, jak wspomniał prowadzący, nasz klub Ring Busko-Zdrój w tym roku obchodzi 15-lecie działalności. Przez te 15 lat udało wychować się bardzo wielu zawodników, którzy dzisiaj reprezentują nie tylko nasz klub, nasz powiat, ale również są na wielu ringach. Ja z okazji tego dzisiejszego święta i tego jubileuszu, tych sukcesów, które osiągają nasi zawodnicy z klubu, chciałbym wręczyć nagrody ufundowane przez Zarząd Powiatu Buskiego. Co roku Zarząd Powiatu Buskiego przeznacza wprawdzie skromne środki finansowe, niemniej jednak w ten sposób staramy się uhonorować wszystkich tych, którzy w danym roku osiągają znaczące sukcesy na arenie wojewódzkiej, krajowej czy międzynarodowej. W związku z tym, kolego przewodniczący, bardzo poproszę, tutaj będziesz mi trochę towarzyszył, a ja wspólnie tutaj z kolegą przewodniczącym Andrzejem Gądkiem zapraszam tutaj do nas Kacpra Wiśniewskiego. Kacper Wiśniewski, zapraszamy do ringu. Zapraszamy zawodników tutaj, trenerów. Trener Zdzisław Patalita. Kacper, zapraszamy Cię tutaj za wysokie osiągnięcia sportowe, promocje. Paweł Karolczak, zapraszamy Was do ringu. Szanowni Państwo, naprawdę gorące brawa, bo aż serce się raduje, jak widzimy młodych, tak młodych zawodników naprawdę, a którzy już są bardzo obiecujący.
Wiktor Skiba, zapraszamy. Bartek Krasiński, Wiktor Skiba, zapraszamy Was do ringu. Szanowni Państwo, w ten sposób staramy się zachęcić tych młodych ludzi do dalszego uprawiania sportu. Wielkie podziękowania, Szanowni Państwo, naprawdę, bo powiem Państwu, że pomimo to, że jest boks, to jest dyscyplina olimpijska i nie ma to zawodowstwa, ale to wszystko strasznie dużo pieniążków kosztuje. Angelika Kutkowska. Angelika. Kornelia Kwarciana. Gorące brawa, Szanowni Państwo. Informacja dla Państwa, że Patryk rozpoczął karierę jako pięściarz zawodowy z wielkimi już sukcesami. Także od boksu olimpijskiego, dzięki tu wsparciu swoich trenerów i już promotorów. Szanowni Państwo, ale nie byłoby tych sukcesów, tych młodych ludzi, gdyby nie kadra trenerska, o czym tutaj było powiedziane. Dlatego serdecznie dziękujemy za ogromne zaangażowanie, za pracę i również trenerom. Również pragniemy podziękować, pogratulować sukcesów ich wychowanku. I zapraszamy Zdzisław Batalita. Brawa. Damian Kaszuba. Damian Kaszuba. Nie słyszeli Państwo tego, co ja to słyszałem, jak Paweł powiedział do Pana Burmistrza, że Damian za chwilę przyjdzie, bo pilnuje dziecka, także prawa dla młodego taty. Szanowni Państwo, ja również witam wszystkich Państwa bardzo serdecznie. Witam zawodników, witam gości z Lubelskiego, Szanowni Państwo, ale myślę, że Święto Krzyskie będzie górą. Wszystkim gratuluję. Serdecznie pozdrawiam zaproszonych gości, Szanowni Państwo, jak również witam serdecznie kochaną publiczność. Brawo! Witam Państwa i dziękuję za tak liczne przybycie i życzę sukcesów w walkach zawodnikom. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę o zabranie głosu Pana Prezesa Świętokrzyskiego Ligowego Związku Bokserskiego, który jest również wiceprezesem Polskiego Związku Bokserskiego, Pana Łukasza Dywca. Dobry wieczór Państwu. Szanowni Państwo, bardzo się cieszę, że mogę dzisiaj z Państwem tutaj na ringu w Busku uczestniczyć w tej wielkiej imprezie. A spotkaliśmy się dzisiaj na finale Międzywojewódzkiej Ligi Juniorów. Dzisiaj się rozstrzygnie, która drużyna zdobędzie pierwsze miejsce. Szanowni Państwo, bardzo się cieszę, że na halę Józefa Grudnia co roku przychodzi tak dużo publiczności. Brawo dla Państwa. Z tego miejsca chciałbym bardzo podziękować władzom powiatowym, jak i gminnym za pomoc i wsparcie, jakie udzielają pięściarzom Buskiego Klubu. Szanowni Państwo, ale w szczególności chciałbym podziękować trzem osobom. Panu Pawłowi Karolczykowi za wkład i pracę w rozwój świętokrzyskiego boksu. Chciałbym serdecznie podziękować również mojemu przyjacielowi, Zdzisławowi Batalicie, za całokształt pracy na rzecz polskiego i świętokrzyskiego boksu. Gorące brawa, Szanowni Państwo. Jest jeszcze z nami jedna osoba, na pewno byśmy tutaj bez niej nie byli, pan Władysław Olszowy. Panie Władysławie, bardzo dziękujemy i proszę.
proszę przemieścić się tutaj pod ring. Szanowni Państwo, naprawdę teraz to już gorące brawa, bo Władysław Olszowy, Władzio Olszowy zrobił naprawdę bardzo dużo dla boksu w Państwa mieście, w Busku Zdroju. Władku, zapraszamy Cię na ring. Jest jedna rzecz określająca wyjątkowość człowieka. Pasja. Zarząd Świętokrzyskiego Kręgowego Związku Bokserskiego pragnie serdecznie podziękować panu Władysławowi Olszowemu za wieloletni wkład i rozwój pięściarstwa. Dziękujemy, panie Władysławie. Uważam turniej za otwarty. Pan prezes Lubelskiego Kręgowego Związku Bokserskiego, pan Krzysztof Sugier. Ja tylko powiem dwa słowa. Cieszę się, że ten finał jest tutaj. Zresztą sam pomysł Ligi wyszedł z Buska i w Busku jest ten finał. Także no, jest tak, jak jest. No, cieszę się, że to tak wyszło. No, dziękuję. Ja może tak jeszcze przed końcem bardzo serdecznie gratuluję organizatorowi Buskiemu Rugby Ring za organizację po raz kolejny. W sporcie, tak jak w życiu, sukces nie przychodzi z dnia na dzień, a najlepiej o tym wiedzą wszyscy ci, którzy trenują na co dzień. To jest potu, krew, łzy, kilkanaście, kilkadziesiąt porażek i dopiero sukces. Ale żeby to osiągnąć, trzeba mieć charakter i serducho. Jak patrzę na dzisiejszych zawodników obu klubów, to widzę, że to zarówno jedno, jak i drugie jest. Życzę wam powodzenia i gratulacje za samo wejście na ring i dalszych sukcesów w dalszej karierze. Dziękuję serdecznie. Szanowni Państwo, panią prezes Stowarzyszenia Razem Dzieciom, panią Błogosławę Majcherczak, która była fundatorem wielu nagród dla zawodników, zapraszam serdecznie do ringu. Bardzo panią prezes proszę. Gorące brawa dla pięknej kobiety w cudownym miejscu w Busku Zdroju na ringu klubu sportowego Ring Busko Zdrój. Proszę Państwa, my przychylamy się do pracy, podziwiamy pracę pana Pawła i ogromny wysiłek, jaki wkłada młodzież w to, ażeby być coraz lepszym, coraz sprawniejszym. My jako Stowarzyszenie Razem Dzieciom przychylamy się w sposób nie tylko słowny, ale również finansowy. I chcieliśmy wręczyć dyplom, ale nie tylko dyplom, ale gratyfikację finansową dla Angeliki Brudkowskiej za szczególne osiągnięcia w dziedzinie boksu i z tego co wiem brązowy medal, tak? Gratuluję bardzo. To jest dyplom, gratyfikacja finansowa również w postaci sportowego sklepu. Dziękuję. A więc warto, szanowni Państwo, żeby młodzież zamiast siedzieć w domu przed telewizorem, przed komputerem, na przykład uprawiała cudowną dyscyplinę sportową, jaką jest boks. Chciałbym w tym momencie podziękować zawodnikom, którzy zostali gratyfikowani na naszym ringu. Dziękuję wam bardzo serdecznie. Państwu, poproszę Państwa jeszcze o pozostanie na ringu. Szanowni Państwo, nie byłoby oczywiście sportu, tak jak powiedziałem wcześniej, nasz boks jest dyscypliną olimpijską. Nie ma tu mowy o zawodowstwie, ale nie byłoby żadnej gali tak naprawdę zawodników, którzy mogliby trenować. Nie byłoby miejsca, nie byłoby sprzętu, gdyby nie dofinansowanie i darczyńcy, nasi sponsorzy. Jeżeli Państwo pozwolą, poproszę na ring ludzi, którzy od dawna wspierają boks w Busku Zdroju. Pan Mieczysław Sas. Kotły Sas, zapraszam pana lub przedstawiciela. Pan Dariusz Walkiewicz, firma Texfal. Pan Krzysztof Dziekan, firma DK. Pan Lucjan Swatek. Pan Jakub Wróbel, restauracja Kulturka. Pan Marcin Karolczak, styl optyk. Pan Kamil Marzec, firma Alfa Ogrody.
przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów pan Jerzy Kaniewski. Prezes Związku Żołnierzy Wojska Polskiego pan Stanisław Kozioł. I oczywiście pani przewodnicząca Fundacji Razem Dzieciom, pani Bogusława Majherczak, która już na naszym ringu jest. Trener Karolczak wręczy pamiątkowe dyplomy, pamiątkowe podziękowania. Szanowni Państwo, naprawdę ci Państwo, którzy są tu z nami w ringu, duży wkład osobisty, duży wkład finansowy, żeby klub Ring Busko-Zdrój mógł osiągać sukcesy, żeby Państwo mogli do nas przyjeżdżać i oglądać nasze sportowe piękne gale. Mili Państwo, pozwolę sobie też bardzo krótko zabrać głos. Wiem, że już Państwo się niecierpliwicie razem z zawodnikami, ale proszę Państwa, organizowanie takiej gali z tą samą oprawą wiąże się ze wsparciem tych wszystkich osób, które tutaj Państwo widzicie. Także bardzo proszę jeszcze raz taki głośny dobieg, wielkie brawa dla tych wszystkich osób. Ja sobie też również ode mnie przyjmijcie Państwo szczere podziękowania i wielkie gratulacje też dla Was, bo to też Wasze osiągnięcia, osiągnięcia naszych zawodników to Państwa osiągnięcia. Serdecznie dziękuję i życzę udanych walk i dużo zdrowia. Ja proszę Władzie Olszowy pozostań u nas na ringu, Paweł pozostanie na ringu. Proszę trenera Sisia Partertę o przybycie do nas na ringu. Szanowni Państwo, ostatnie wręczenie, ostatnie podziękowania, ponieważ splotły się te wszystkie wydarzenia z 30-leciem Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów, który współpracuje tak naprawdę od zawsze z klubem Busko-Zdrój. Pan prezes Władysław Olszowy. Władziu, zapraszamy Cię do nas. Zdzisiu Patalita, zapraszamy Cię do nas. Przedstawiciele policji, że tak by się chciało powiedzieć, pan Jerzy Kaniewski, pan Tadeusz Woźniak i pan Andrzej Ścibisz. Bardzo panów proszę do mnie do ringu. Szanowni Państwo, tak jak już powiedziałem, 30 lat tego związku i od samego początku to jest 15 lat klubu Ring Busko-Zdrój. Ścisła współpraca, jak Państwo pamiętają, kochani, Mistrzostwa Polskich Klubów Gwardyjskich odbywały się w Busku pod egidą właśnie Związku Zawodowego Policjantów i to też był pomysł Waszych trenerów Zdzisława Patality, Pawła Karolczaka przy wielkim wsparciu Władysława Olszowego. Szanowni Państwo, Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Policjantów, jego zarząd przyznał odznaczenia dla pana Władysława Olszowego, dla pana trenera Pawła Karolczaka i Zdzisława Patelty. Bardzo szanownych panów proszę o wręczenie pamiątkowych odznaczeń. Szanowni Państwo, gorące brawa, bardzo Państwa proszę. Wielkie brawa, proszę Państwa.
Szanowni Państwo, chciałbym podziękować oczywiście za przybycie i powitać trenerów z obu drużyn. I tu widzę tu wśród publiczności pan Marek Szeremeta, okręg lubelski, pan Tracz, nasz kolega z Ostrowca Świętokrzyskiego. Witamy Cię bardzo serdecznie, witam rodziców, witam wszystkich kibiców, którzy stale z nami współpracują, jeżdżą z nami na zawody, wspierają nasze zawodniczki i naszych zawodników. Szanowni Państwo, czas rozpocząć dzisiejszy turniej. Pierwsza walka będzie walką sparingową. Jak podpowiada tutaj Zdzisław Patalita, będzie tych pojedynków 3. Szanowni Państwo, do narożnika niebieskiego zapraszam. Gański Bartosz Gwarek Łęczna. Do narożnika czerwonego Skrzyniarz Hubert Rasz Kielce. Do poprowadzenia tego pojedynku, który będzie pojedynkiem niepunktowanym, ale bardzo proszę o zajęcie miejsca w ringu przez sędziego pan Michał Gajda, Świętokrzyski Okręgowy Związek Bokserski. Zapraszamy sędziego do ringu. Do narożnika niebieskiego zaprasza wychowanka klubu sportowego Gwarek Łęczna Gański i trener Paweł Berejowski. W narożniku czerwonym wychowanek klubu sportowego Rasz Kielce i trener Ireneusz Czapka. Skrzyniarz Kuby! Thank you.
Gorące brawa dla zawodników. Szanowni Państwo, jeszcze dwa sparingi będziemy mogli oglądać w wykonaniu pan i w wykonaniu panów. Szanowni Państwo, zdrowie zawodnika, zawodniczki jest ponad wszystko. Jak Państwo widzą, sędzia Michał Gajda zadecydował, że potrzebna jest konsultacja medyczna. Lekarz zadecyduje, czy zawodnik będzie mógł dalej boksować, czy z tej dalszej walki musi niestety zrezygnować. Jest, Szanowni Państwo, przepis, który mówi, że lekarz musi podjąć decyzję w ciągu jednej minuty. W ciągu jednej minuty zawodnik albo wróci do pojedynku, albo niestety walkę tą przegrywa. Jest to walka sparingowa, więc powiedzmy, że przymkniemy oko, bo zawodnicy muszą się szkolić. Dziękujemy obsłudze medycznej, którą oczywiście w dalszej części dzisiejszej gali Państwu przedstawię. Koniec walki. Lekarz zadecydował, że zawodnicy dalej boksu nie mogą podjąć. Oczywiście Państwo będą tutaj proszeni o werdykt w tym pojedynku, chociaż tak naprawdę lekarz nie dopuścił zawodnika z narożnika czerwonego do boksowania. Kochani, gorące brawo dla obu zawodników. Uznajmy, że jest remis. Pan. Do ringu zaproszę pana Tadeusza Flisaka, który zmieni Michała Gajdę i on poprowadzi ten pojedynek sparingowy, który Państwo za chwilę zobaczą.
Szanowni Państwo, w narożniku niebieskim powitajmy Popowicz Sandra. I jej oponentką będzie wychowanka klubu Ring Pusko-Zdrój Angelika Brudłowska. Dzisiejszej imprezy zajmuje się pan doktor Ruslan Gnapiu i pan Rafał Piwowarski. Witamy panów bardzo serdecznie. Przepraszam za wolne czytanie, ale niestety już oczy nie te i tylko i wyłącznie dlatego, że literki się zlewały. Życzę panom mało pracy w dniu dzisiejszym. Rykwony! Runda pierwsza. Pierwsza runda, szanowni państwo, za nami. Do następnego pojedynku przygotuje się z narożniku niebieskim Gil Daniel, reprezentant województwa lubelskiego, i Kapusta Oskar, reprezentant województwa świętokrzyskiego. Będzie to również pojedynek sparingowy. W ringu poprowadzi ten pojedynek pan sędzia Mirosław Augustyn. Jeżeli państwo pozwolą, przedstawię media, które współpracują z klubem Ring Pusko-Zdrój i są obecne na dzisiejszej gali. Echo Dnia, Tygodnik, Poidzie i różnie. Serdeczne podziękowania za 15-letnie transmisje z zawodów bokserskich organizowanych przez nasz klub Ring Pusko-Zdrój. Ring wolny. Runda druga.
druga runda pojedynku za nami. W imieniu klubu Lech Łódź-Kozdrój serdeczne podziękowania dla zespołu portalu busko.com z niezawodnym panem Markiem Ciszewskim na czele. Kronikarz filmowy nagrywa spotkania wszystkie, które odbywają się w ringu Busko, pan Rafał Jagusiak. Chciałbym serdecznie powitać wójta gminy Gnojno, pana Zbigniewa Janika, który pojawił się na dzisiejszej gali, oraz szanowni państwo, inicjatora wielkiej sprawy. Elementy boksu uczone są przez pana trenera Pawła Karolczaka w szkole zespole szkół ponadpodstawowych kierowanym przez pana Andrzeja Bilewskiego. Witamy serdecznie, a przed nami trzecia runda spotkania pięściarskiego Angelika Brudkowska i Popowicz Sandra. Dziękujemy bardzo zawodniczkom. Oczywiście państwo również w tym pojedynku będą mogli wydać werdykt, która z zawodniczek grała, ale jak to mówi historia, dwie młode zawodniczki, oczywiście będziemy tu sędziowali na remis. Bardzo proszę zawodniczki do środka ringu. Szanowni państwo, gorące brawa w zakończonym przed chwilą pojedynku. Oczywiście remis. Coraz więcej państwa przybywa na dzisiejsze spotkanie, na dzisiejszą galę. Witam państwa bardzo serdecznie w imieniu organizatorów, w imieniu sponsorów, których za chwilę spróbuję wymienić. Pan Mieczysław Sas, Kotły Sas, pan Dariusz Walkiewicz, firma Dexfal, pan Krzysztof Dziekan, firma DK, pan Lucjan Spadek, pan Jakub Rubel, restauracja Kulturka, pan Marcin Karolczak, Styl Optyk, panowie, pan, przepraszam, Kamil Marzec, firma Alfa Ogrody. Dziękuję państwu za to, że hojnie wspomagacie klub Ring Busko-Zdrój, a także władze powiatu buskiego, jak i władze miasta i gminy Busko-Zdrój. Bardzo serdecznie państwu wszystkim dziękuję. Szanowni państwo, do ringu zapraszam pana sędziego Mirosława Augustyna. Przed państwem zawodnicy z Lubelskiego i zawodnicy ze Świętokrzyskiego. Młodzi zawodnicy, których zapraszam do ringu, do narożnika niebieskiego. Gil Daniel! Powitajmy chłopca gorącymi brawami, a jego oponentem będzie wychowanek klubu sportowego Krzyostrowy Świętokrzyski, Kapusta Oskar. I'm drowning in the blue.
jeszcze raz witam szanownych Państwa, witam trenerów, którzy przybyli z województwa lubelskiego, trenerów, którzy przybyli z województwa świętokrzyskiego, jak również miłych gości, których widzę, przybyli z Kiel, z Ostrowca, ze Skarżyska i z innych miast naszego województwa. Oczywiście szanownych Państwa mieszkańców gminy Busko-Zdrój Świętokrzyskie, pan Łukasz Norowski, członek zarządu Świętokrzyskiego Kręgowego Związku Bokserskiego, jest wśród nas. Witam go również bardzo serdecznie. Ring wolny. Runda pierwsza. Korzystając z chwili okazji, chwili czasu, szanowni Państwo, chciałem przedstawić obsługę sędziowską, która będzie dzisiaj sprawiedliwymi na dzisiejszych zawodach. Micał Kamil Podkarpackie, Iwaszek Tadeusz Podkarpackie i Bocak Bartosz, również przedstawiciel Okręgu Podkarpackiego. Przedstawicielami Okręgu Świętokrzyskiego są Michał Gajda, Mirosław Augustyn i Plisak Tadeusz. Sędzią głównym dzisiejszych zawodów jest sędzia Tadeusz Gnyszczak, sędziami, delegatami sportowymi pani Karolina Nowak i pan Przemysław Szwagierczak. Thank you.
druga runda pojedynku za nami. Po zakończeniu tego pojedynku sędziowie zajmą swoje miejsca i oczywiście rozpoczynamy dzisiejsze zmagania między reprezentacjami województwa lubelskiego i województwa świętokrzyskiego. Trzecia. Paweł Pożoga,
Start 1929, Tarachowice i oczywiście trener Janusz Domagała, Skalnik Wiśniówka. Zapraszam Was wszystkich do ringu. Szanowni Państwo, gorące brawa! To są trenerzy, którzy przygotowują reprezentację województwa świętokrzyskiego do takich spotkań, jak mamy dziś. Dziękuję Wam bardzo, Panowie, i życzę sukcesów w przyszłości! Do ringu zapraszam sędziego, Pana Michała Gajdę. Sędziami tego pojedynku są stanowisko numer 1 pan Micał Kamil, numer 2 Iwaszek Tadeusz, numer 3 pan Bocak Bartosz. Sędzią czasowym jest pan sędzia Plisak Tadeusz. Do ringu zapraszam do narożnika niebieskiego wychowanego klubu sportowego Berry Boxing Lublin, Wasilewski Cezary. Jego przeciwnikiem w narożniku czerwonym będzie wychowaniec klubu sportowego Rytmus Pozdrój. To wielkie krzyki! Krzyczymy, szanowni Państwo, Bernard Bartłomiej! Niech Busko pokaże, że żyje! Jesteście? Brawa wielkie dla obsługi medycznej, szanowni Państwo. Naprawdę fajni faceci. Ja im życzę, żeby mieli dzisiaj bardzo mało pracy. Kategoria wiekowa kadet do 48 kg. Ring wolny. Runda pierwsza. Kochani, dopingujemy, bo to już są punkty dla drużyny. Thank you.
Następny pojedynek Rutkowska-Angelika już odbył się jako pojedynek sparingowy. Na następnym pojedynku naszego dzisiejszego turnieju zobaczymy Berejowski Kacper Berej Boxing Lublin i Salwa Wiktor Fighter Kielce, kategoria wiekowa junior, wagowa do 60 kg. Państwo, zakończył się pojedynek, zakończył się szybciutko, zakończył się w drugiej rundzie, ale tak jak już Państwu powiedziałem, że zdrowie zawodników jest najważniejsze, tak jak Pan doktor kiwa tutaj głową zasłużenie, że taka jest prawda, sędzia Michał Gajda uznał przewagę zawodnika boksującego narożnika niebieskiego i za chwilę będziemy mieli werdykt. Szanowni Państwo, w zakończonym przed chwilą pojedynku przez RSC w rundzie drugiej wygrywa, zapisując punkty dla swojej reprezentacji, wychowanek klubu sportowego Berej Boxing Lublin, boksujący z narożnika niebieskiego, Wasilewski Cezary! Dziękujemy bardzo zawodnikom, dziękujemy panu sędziemu, prosimy o zmianę obsługi sędziowskiej. Prosimy zawodnika o powrót, oczywiście pamiątkowe medale. Po każdym pojedynku zawodnicy zostaną uhonorowani medalami pamiątkowymi lub statuetkami i oczywiście dyplomami. Gratulacje od pana sędziego. Dziękuję bardzo zawodnikom, dziękuję panu sędziemu. Do ringu zapraszam pana sędziego Mirosława Augustyna. Pan sędzia usiadł w ringu. Szanowni Państwo, do ringu zapraszam do narożnika niebieskiego Berejowski!
Boxing Lublin, wychowanek klubu sportowego Berej Boxing Lublin i Pawła Berejowskiego, który sekunduje w narożniku, narożnika czerwonego. Zapraszam wychowanka klubu sportowego Fighter Kielce, Salwa Vito! Runda pierwsza. Pierwsza runda pojedynku za nami. Do następnego pojedynku przygotują się Fahajar Kacper, Berej Boxing Lublin i Pauli Karol Kraszyn w Kielce. Będzie to kategoria wiekowa do 63 kg. Weź tam prawo, weź! Dobry!
Jeszcze raz ten ja. Druga runda pojedynku za nami. Już widzą Państwo taki bardziej techniczny boks. Już widać, że zawodnicy mają większe doświadczenie i jest już inna klasa zawodników. Przypomnę, że następny pojedynek ringu poprowadzi doświadczony sędzia pan Tadeusz Plisak. Sędziami punktowymi będą sędziowie Michał Kamil i Waszek Tadeusz i Bocak Bartosz. Jak Państwo zauważyli, obsługę sędziowską, obsadę sędziowską punktową stanowią sędziowie neutralni, czyli z pozostałego okręgu, który nie bierze udziału w dzisiejszych pojedynkach. Boksuje drużyna Świętokrzyska i Lubelska. Obsadę sędziowską z punktową przede wszystkim stanowią sędziowie neutralni z województwa podkarpackiego. Ring wolny. Runda trzecia. Szanowni Państwo, pojedynek jest za nami. Za chwilę oficjalny werdykt sędziowski. Państwo, ponieważ regulaminowo sędzia ogłaszający werdykt musi być odwrócony do stolika jury tym razem, ponieważ mamy naprawdę bardzo fajny turniej w przepięknym mieście Busko-Zdrój. Odejdziemy troszeczkę od tego regulaminu. Poprosimy pana sędziego Wierosława Augustyna, aby werdykt zaprezentował do Państwa publiczności. Szanowni Państwo, w zakończonym przed chwilą pojedynku sędziowie nie byli jednogłośni.
Kolejne punkty dla swojej drużyny, wygrywając ten pojedynek stosunkiem głosu 2-1. Wygrywa zawodnik boksujący z narożnika i czerwonego Salwa Wiktor Fighter Kielce. Pojedynek ten mógł się naprawdę podobać, więc szanowni państwo, Busko żyje! Bardzo fajnie. Pamiątkowe upominki i dyplomy wręczy pan sędzia Mirosław Augustyn. Dziękuję bardzo zawodnikom. Dziękuję panu sędziemu i proszę o zmianę obsady sędziowskiej ringowej do ringu. Zapraszam, tak jak już wcześniej państwu powiedziałem, Nestora, sędziu w województwie świętokrzyskim, pana Flisaka Tadeusza. Tadeusz, witam cię bardzo serdecznie. Obsadę punktową stanowią sędziowie, tak jak przeczytałem, z województwa neutralnego dziś, czyli podkarpackiego, Micał Kamil i Waszyk Tadeusz i Bocak Bartosz. Szanowni państwo, do następnego pojedynku zapraszam do narożnika niebieskiego, wychowanek klubu sportowego Berej Boxing Club i Pawła Bereja. Halo, halo? Ha, haj! Kacper! W narożniku czerwonym zobaczymy wychowanka klubu sportowego Rasz Kielce i trenera Ireneusza Czapki. Pawlikaro! Pierwsza. All right.
gorące brawa dla zawodników. Pierwsza runda pojedynku za nami. Oczywiście, tak jak już mówiłem wcześniej, czy my idziemy dalej w las tym gęściej. Szanowni Państwo, zawodnicy naprawdę już pokazują swój kurz pięściarski, trochę więcej techniki. Można już pooglądać fajny boks. Do następnego pojedynku przygotuje się Mędzelewski Krystian Berej Boxing Club i Rasiński Bartosz Rybusko Zdrój. Pojedynek w ringu poprowadzi pan sędzia Michał Gajda. Jak Państwo pozwolą, korzystając z chwili przerwy, podziękuję jeszcze raz sponsorom dzisiejszego turnieju, wszystkim tym, którzy współpracują z klubem Rybusko Zdrój, pan Mieczysław Sas, pan Dariusz Walkiewicz, pan Krzysztof Dziekan, pan Lucjan Swatek, pan Jakub Rubel, ring wolny, pan Marcin Karolczak, pan Kamil Marzec. Runda druga. Chciałbym jeszcze wyczytać kilka bardzo ważnych nazwisk, osób, które współpracują przez te 15 lat z klubem sportowym Rybusko Zdrój. Przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów pan Jerzy Kaniewski, prezes Związku Żołnierzy Wojska Polskiego pan Stanisław Kozioł, przewodnicząca Fundacji Razem Dziecią pani Bogusława Majchercza, dyrektor sanitarium Włókniarz pan Jerzy Pamuła, przedstawicielka firmy SFD pani Dagmara Wątka, pan Rafał Jagusiak, dyrektor powiatowego Międzyszkolnego Środka Sportowego pan Grzegorz Wojciechowski, dyrektor Puskiego Środka Sportu i Rekreacji pan Arkadiusz Kornarz. Ring wolny. Runda.
runda trzecia. Szanowni Państwo, czekając na oficjalny werdykt tego pojedynku, chciałbym podziękować kronikarzowi filmowemu, który nagrywa spotkania i zmagania zawodników ringu z Kostrój, panu Rafałowi Jakusiakowi, oczywiście zespołowi portalu busko.com, panu Markowi Ciszewskiemu i medium Echo Dnia, Tygodnik poniżej i wszystkim innym, którzy dołożyli swoją małą cegiełkę do sukcesu klubu, do tych 15 lat potyczek zawodników ringu Kostrój na ringach województwa świętokrzyskiego, jak i na ringach Polski. Bardzo prosimy pana sędziego o karty punktowe. Szanowni Państwo, ja już jestem tutaj do Państwa dyspozycji z werdyktem, jaki za chwilę Państwu przeczytam. Zakończonym przed chwilą pojedynku sędziowie również
nie byli, byli niejednomyślni. Stosunkiem głosu 2-1 wygrywa zawodnik boksujący z narożnika niemieckiego. Hahaj Kasper! Wychowanek klubu sportowego Berej Boxing Lublin i Pawła Berejowskiego, którego Państwo mogą zobaczyć w niebieskim narożniku reprezentacji województwa lubelskiego. Bardzo proszę o powrót zawodnika. Pamiętajcie, że mamy dla Was prezenty, drobne upominki, dyplomy, które będziecie mogli zabrać ze sobą do domów. You shot me, then you got me, and I'm like, damn, hit up, bum, bum. I see the satisfaction in your eyes, bum, bum. I loved you and I trust. Dziękuję bardzo zawodnikom. Proszę o zmianę sędziego. Do ringu zapraszam pana sędziego Michała Gajdę. Sędziami punktowymi tego pojedynku są pan Michał, pan Michał Kamil, przepraszam, pan Iwaszek Tadeusz i pan Bocak Bartosz. Do pojedynku zapraszam. Wychowanek klubu Berej Boxing Lublin. Mędzelewski Krystian! W narożniku czerwonym zobaczą Państwo wychowanka klubu sportowego Ring Busko Zdrój. Już słyszę Busko! Zdzisław Patalita, jak zwykle uśmiechnięty, bardzo pogodny, podpowiadający swoim zawodnikom i oczywiście prowadzący ich do wielkich zwycięstw. Obsługą medyczną dzisiejszego spotkania zajmuje się pan dr Rusłan Chnatiuk. Witam pana doktora po raz kolejny i pan Rafał Piwowarski. Ring wolny. Runda pierwsza. Thank you.
Szanowni Państwo, chciałbym powitać po raz kolejny członków Zarządu Powiatu Łódzkiego z ich przewodniczącym, panem Andrzejem Gąbkiem, pana starostę Łódzkiego, pan Jerzy Kolarz, wicestarosta Łódzki, pan Stanisław Klimczak, naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej, pani Renata Krzemiel, jak również Zarząd Miasta i Gminy Łódzko-Zdrój, burmistrz Miasta i Gminy Łódzko-Zdrój, pan Waldemar Sikora, jego zastępca, pan Michał Maroński, przewodniczący Rady Gminy, pan Robert Burhan, skarbnik gminy Łódzko-Zdrój, pan Artur Tokarz. Witamy również wiceprezesa Polskiego Związku Bokserskiego, prezesa Świętokrzyskiego Okręgowego Związku Bokserskiego, pana Łukasza Dybca, jak i członka zarządu, pana Łukasza Norowskiego. Ring wolny. Runda druga. Szanowni Państwo, druga runda pojedynku za nami. Wyczytałem tu już Państwa, których serdecznie witałem, jak również sponsorów, ale wśród tych sponsorów teraz do nas dotarli przedstawiciele firmy Texfal, pan Dariusz Walkiewicz i pan Piotr Frączkiewicz. Witam panów bardzo serdecznie. Cieszymy się, że są Państwo z nami, że wspieracie Państwo boks Busku, powiat, całe miasto, szanowni Państwo sponsorzy, przedstawiciele mediów, ale przede wszystkim, kochani, to jest wspaniała publiczność z miasta i gminy Łódzko-Zdrój. Witam Państwa bardzo serdecznie. Ring wolny.
runda trzecia. Bardzo gorące brawa dla zawodników. Chciałbym powiedzieć, że jest między nami, pomiędzy nami jest prezes Lubelskiego Okręgowego Związku Bokserskiego, pan Krzysztof Cukier. Witam bardzo serdecznie, jak wszystkich trenerów zaprzyjaźnionego województwa. Czekamy, szanowni państwo, na oficjalny werdykt. Ja powiem, że witam również serdecznie bardzo zagorzałych kibiców pięściarstwa, którzy tak naprawdę pojawiają się na prawie wszystkich zawodach organizowanych w województwie świętokrzyskim, mieszkańców Kielc na co dzień. Witam państwa bardzo serdecznie. Jest między nami również wiele osób, które przyjeżdża z całego województwa po to, żeby móc zobaczyć, jakie są piękne walki. Tym razem sędziowie byli jednomyślni. Zakończył na przed chwilą pojedynku. 3 punkty dla swojej reprezentacji. Dopisuje zawodnik boksujący z narożnika niebieskiego, Mendelewski Krystian. We'll be right back.
zawodników. Serdecznie gratulujemy zawodnikowi zwycięstwa. Dużo pracy dał, żeby ten pojedynek zwyciężyć. Poproszę o zmianę sędziego ringowego. Do ringu zaproszę pana sędziego Mirosława Augustyna. Mirku, zapraszamy cię serdecznie. Obsada sędziowska punktowa, tak jak już państwo wiedzą, są to sędziowie z województwa podkarpackiego, Wicał Kamil, Iwaszek Tadeusz i Bocak Bartosz. Szanowni państwo, do następnego pojedynku do narożnika niebieskiego zapraszam wychowanka klubu sportowego Olimp Chełm, Nowosad Hubert! A jego przeciwnikiem reprezentant województwa świętokrzyskiego i wychowanek klubu sportowego Krzew Ostrowy Świętokrzyski i klepacz Bartosz! Thank you.
dziękujemy za pierwszą rundę. Przed nami jeszcze dwie. Mamy nadzieję, że tak ekscytujące jak te, jak ta, która się przed chwilą zakończyła. W następnym pojedynku zobaczymy Stępniak, Michał Berej, Boxing Club i Surowiec Daniel, klub sportowy KSZO Ostrowiec. Po zakończeniu dzisiejszego meczu zaproszę na ring przedstawicieli Okręgu Lubelskiego, Świętokrzyskiego i oczywiście Podkarpackiego. Zostaną wręczone puchary pamiątkowe i upominki za zajęcie pierwszego, drugiego i trzeciego miejsca we współzawodnictwie Międzywojewódzkiej Ligi Juniorów. Rygony. Runda druga. Jeszcze jedna runda tego ciekawego pojedynku. Chciałbym powitać rodziców po Kamila Lamczyka, który wywodzi się z ringu Musko z drugim. Tutaj stawiał swoje pierwsze kroki. Teraz to już jest zawodnik naprawdę klasy międzynarodowej. Witam Państwa bardzo serdecznie. Państwo również z nami zawsze pokazują się i wspierają nasz sport. Na roczniku niebieskim ten pan w czerwonym dresie, który Państwo widzą, dostarcza tlenu swojemu zawodnikowi. To trener reprezentacji województwa lubelskiego, Józef Radziewicz. Paweł Perejowski,
Pawła Rożniku Czerwonym, trenerze Wojciech Surowiec, ksiądz Drogę Świętokrzyski i trener Eryk Busko-Zdrój Zdzisław Patalina. Wolne. Runda trzecia. Brawa dla obu zawodników. Szanowni Państwo, dali z siebie wszystko naprawdę, żeby mógł pokazać swój kunszt w ringu. Są to wszyscy zawodnicy, którzy mają niezbyt duże doświadczenie. Oczywiście stoczone mają to kilkanaście, kilkadziesiąt pojedynków, ale są to młodzi ludzie i przed nimi jeszcze długi proces szkolenia na salach treningowych i długi proces zdobywania trofeów. Mistrzostw województwa, mistrzostw Polski. Czemu i oczywiście serdecznie życzymy. Szanowni Państwo,
Sami Państwo wiedzieli, że pojedynek był naprawdę trudny, trudny do sędziowania. Tym bardziej bardzo Państwa proszę o gorące brawa dla zawodników. Działo się tutaj dużo w tym pojedynku. Sędziowie mieli problemy z wytypowaniem zwycięzcy, ale tak to się zdarza w boksie. Werdykt jest niejednogłośny. Szanowni Państwo, zakończony przed chwilą pojedynku stosunkiem głosu 2-1. Zwycięża zawodnik boksujący z narożnika Czerwonego, Klepacz Bartosz! Krzysztof, Ostrowie Świętokrzyskich, reprezentacja województwa świętokrzyskiego. Pan sędzia Mirosław Augustyn wręczy pamiątkowe upominki, dyplomy i upominki dla zawodników, którzy stoczyli przed chwilą ten pojedynek. Gorące brawa, szanowni Państwo, Bosko nie śpi. Dziękujemy zawodnikom, dziękujemy panu sędziemu. Zapraszamy do ringu pana sędziego Plisaka. Tadeusz Plisak, zapraszamy serdecznie do ringu. Pan Tadeusz poprowadzi kolejną ze swoich walk w ringu. Szanowni Państwo, kategoria wagowa do 54 kg, kategoria wiekowa junior. Do narożnika niebieskiego zapraszam wychowanka klubu sportowego FBRI Boxing Lublin, Stępniak Michał. Jego przeciwnikiem w narożniku czerwonym będzie wychowanek klubu sportowego przy Ostrowie Świętokrzyskiej trenera Wojciecha Surowca. I Daniel
Szanowni Państwo, przed nami jeszcze jeden pojedynek. Pojedynek wieczorem z Kiwa Wiktorii Busko, z drugim zmierzy się z Mazurkiem Mikołajem w Warren Boxing Club i będzie to ostatni pojedynek dzisiejszego wieczoru. Po tym pojedynku ogłosimy zwycięstwo w dzisiejszym meczu, która z drużyną zwyciężyła. Wręczymy pamiątkowe puchary i oczywiście nastąpi podliczenie całej ligi, wszystkich meczów ligowych i zostaną wręczone nagrody, ogłoszone werdykt pierwsze, drugie i trzecie miejsce. Ring wolny. Ring wolny. Runda druga. Jeszcze jedna runda przed nami i oczywiście w meczu dzisiejszym ligowym ostatni pojedynek będzie waga 86 kg junior Mazurek Mikołaj Berej Boxing Club i Skiba Wiktor Ring Busko Zdrój. Po zakończeniu ostatniego pojedynku zostaną wręczone nagrody za pierwsze i drugie miejsce w dzisiejszym meczu, czyli drużyna, która zwyciężyła i została drużyna, która została pokonana. Następnie zliczymy wszystkie punkty ze wszystkich spotkań ligowych, które się odbyły na terenie trzech województw świętokrzyskiego, lubelskiego i podkarpackiego i oczywiście zostaną ogłoszone wyniki i wręczone również nagrody za miejsce trzecie, miejsce drugie i miejsce pierwsze. Ring wolny. Runda trzecia.
Gorące brawa dla zawodników. Był to przedostatni pojedynek dzisiejszego wieczoru. Oczywiście punkty dopisane dla drużyny zwycięskiej. Drużyna, która, zawodnika, przepraszam, który zwyciężył, zawodnik, który został pokonany, tylko w dniu dzisiejszym również otrzymuje punkty. Powiedziałem pokonany w dniu dzisiejszym, bo oczywiście w następnym pojedynku, jeżeli skrzyżują między sobą rękawice, wernik może być zupełnie odwrotny. Państwo, ja już jestem z werdyktem w pojedynku kategorii wiekowej junior 54 kg. Dla swojej drużyny zwycięskie punkty dopisuje zawodnik boksujący z narożnika niebieskiego, Stępniak Michał. Werdykt sędziowski to 2-1. Bardzo zawodnikom, dziękuję panu sędziemu. Proszę o zmianę obsady sędziowskiej do ringu. Zapraszam pana sędziego Michała Gajdę. Szanowni państwo, także poproszę zawodników do ringu. To powiem tylko, że piękną przygodę z boksem rozpoczął na waszym ringu w klubie uczniowskim Ring Busko-Zdrój Kamil Lamczyk, który jest dzisiaj zawodnikiem bardzo cenionym w kraju, nie tylko jeżeli chodzi o boks. Stoczył przed państwem dzisiaj bardzo ładny pojedynek, a swoje kroki bokserskie rozpoczynał pod pilnym okiem trenera Zdzisława Patolity i Pawła Karolczaka, ale również jest tu z nami dzisiaj Patryk Głuch. Patryk, pokaż się państwu. Zapraszam cię tutaj przy ringu, żebyś sobie stanął. Państwo, oczywiście gorące brawa dla Patryka. Patryk również swoją drogę pięściarską rozpoczynał w ring Busko-Zdrój pod pilnym okiem Zdzisia Fatality, a teraz, mówię, stawia kroki i to bardzo dzielnie i dobrze sobie radzi, bardzo dobrze sobie radzi, aby tak dalej na ringach zawodowych. Szanowni państwo, do pojedynku dzisiejszego wieczoru, który podkreśli zwycięstwo dzisiejszej drużyny na dzisiejszej gali, zapraszam wychowanka klubu sportowego Barry Boxing Klub Lin, Mazurek Mikołaj! I jego przeciwnikiem, boksujący w barwach czerwonego narożnika, wychowanka Ring Busko-Zdrój i Busko krzyczy,
Ring wolny. Runda pierwsza. Zobaczymy, życzymy oczywiście jak największych sukcesów. Szanowni Państwo, oczywiście dostałem informację niedopatrzenie małe, bo niestety nie wiedziałem, ale Maciek Kielar jest z nami, żołnierz zawodowy i oczywiście Maciek, pokaż się, wspaniały pięściarz, który Państwu to naprawdę dostarczał dużo sympatycznych wrażeń, ale jest jeszcze, pokaż się Damian, pokaż się to Państwo, wychodź szybko pod ring. Teraz sędzia, oczywiście pracownik policji, służy w policji i jest naprawdę też Kaszuba Damian. Oczywiście wspaniałe wspomnienia z ringu i nie tylko w Busku Zdrowy. Ring wolny. Runda druga.
Busko musi dopingować. Szanowni Państwo, Busko musi dopingować. Ale powiem szczerze, macie naprawdę bardzo ładne karty, bo zawodnicy, których wymieniłem dzisiaj, jeszcze tutaj kolega Nowak, Damian Nowak, oni nam naprawdę fajnie przynosili, sympatycznie boksują, bardzo grzeczni chłopcy i przynosili naprawdę splendor dla miasta Busko Zdrój. Za zwycięstwo
w lidze. Także bardzo proszę, pozostańcie kochani z nami. Szanowni Państwo, w zakończonym przed chwilą pojedynku sędziowie byli jednomyślni. Zwycięstwo odnosi zawodnik boksujący z Narożnika. Głośno! Czerwonego Wiktor! Gorące brawa jeszcze raz, Buzko, nie śpijcie. Gorące brawa, bo rośnie wam następca tych wspaniałych chłopaków, których dzisiaj wymieniłem. Zapraszam, Krzysztofie, gorące brawa dla Krzysztofa. Zapraszam również trenerów, którzy do nas przyjechali dzisiaj z Lublina. Paweł Berejowski i oczywiście człowiek już historia boksu lubelskiego i nie tylko, trener kadry województwa Józef Radziewicz. Zapraszam was, kochani, do ringu. Jeżeli państwo pozwolą, Władziu Olszowy, Władysław Olszowy i Paweł Karolak, również zapraszam tą dwójkę mieszkańców waszego powiatu, waszego miasta, zapraszam do ringu. Paweł Karolak i oczywiście człowiek legenda, Karolczak, oczywiście, że tak, Władysław Olszowy. Poproszę puchar za, szanowni państwo, w dniu dzisiejszym krzyżując rękawice województwo lubelskie i województwo świętokrzyskie. Zwycięzcami są drużyna świętokrzyska, a więc drugie miejsce i puchar za drugie miejsce wręczamy przedstawicielom okręgu lubelskiego. Karolczak już jest w ringu, więc zapraszam Zdzisław Patalita. Trener Wojciech Surowiec. I prezes Świętokrzyskiego Okręgowego Związku Bokserskiego, pan Łukasz Dybiec. Witamy was wszystkich gorącymi brawami. Zapraszam do ringu pana pułkownika Stanisława. Przedstawiciel Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policji. Zapraszam was, panowie, do ringu. Gorące brawa, szanowni państwo, bo zostanie wręczona nagroda za zwycięstwo w dzisiejszym meczu. A zwycięzcą w dzisiejszym meczu jest... pana pułkownika. Zobaczcie, szanowni państwo, jaką piękną nagrodą jest ta wspaniała szabla ufundowana za zwycięstwo w dzisiejszym meczu, a zyskując 22 punkty zwycięża drużyna województwa świętokrzyskiego. Brawo, gorące!
niego wyszła inicjatywa tej Ligi Międzywojewódzkiej. Fajnie, cieszymy się bardzo, że jesteśmy. Proszę Państwa, to był werdykt za dzisiejszy mecz. Jeżeli Państwo pozwolą, zaproszę do nas również przedstawiciela Podkarpackiego Okręgowego Związku Bokserskiego, ponieważ nie ma dzisiaj z nami żadnego trenera, ale są sędziowie. Pan Kamil Micał. Kamil Micał, jeśli jest, zapraszam go do nas, do ringu. Kamil Micał. Zapraszam do ringu. Pan Kamil Micał, przedstawiciel Okręgu Podkarpackiego. Zapraszam bardzo serdecznie. Chciałbym, Szanowni Państwo, zaprosić wiceburmistrza miasta i gminy Busko-Zdrój, pan Michał Maroński. Zapraszam serdecznie. Również zapraszam pana dyrektora Bosy, pana Arkadiusza. Kornasia. Przepraszam bardzo, ale mój wiek, moje oczy już są nie takie, więc okulary może pożyczę. Witam Państwa bardzo serdecznie. Proszę o przekazanie nagrody do wręczenia. Szanowni Państwo, w lidze międzywojewódzkiej między województwami lubelskim, świętokrzyskim i podkarpackim z ilością 15 dużych punktów trzecie miejsce zajmuje województwo podkarpackie. Proszę o wręczenie upominku dla sędziego z podkarpackiego pana Kamila Micała, który oczywiście przekaże ten puchar, i podziękowania dla swojego pana prezesa. Szanowni Państwo, jeżeli mogę zaprosić do ringu. Paweł, pozwól do mnie na chwilę, przepraszam Państwa bardzo. Pani radna powiatu Busko-Zdrój, pani Bogusława Majcherczak, zapraszam do ringu, oraz dyrektora hali imieniem Józefa Grudnia, pan Grzegorz Wojciechowski. Zapraszam Państwa do ringu. Państwo wręczą nagrodę za drugie miejsce. Oczywiście będą to medale za drugie miejsce w lidze. Szanowni Państwo, z ilością 16 punktów zajęło województwo świętokrzyskie. Gratulujemy bardzo serdecznie. Była to wspaniała liga, gdzie dużo się działo, dużo było walk pięknych, dużo było łez i potu wlane przez zawodniczki, zawodników. Oczywiście pani wręczyła ten pamiątkowy medal prezesowi Okręgu Świętokrzyskiego. O wręczenie nagrody za zdobycie pierwszego miejsca, za wygranie pierwszego miejsca w lidze międzywojewódzkiej w boksie poproszę prezesa Świętokrzyskiego Okręgowego Związku Bokserskiego, który jest wiceprezesem Polskiego Związku Bokserskiego, pana Łukasza Dybca, oraz członka zarządu Świętokrzyskiego Okręgowego Związku Bokserskiego, pana Łukasza Dorowskiego. Zapraszam Łukasz do ringu. Siedemnaście punktów, dużych punktów i zwycięstwo.
zwycięstwo w lidze międzywojewódzkiej lidze juniorów przypadło, szanowni państwo, reprezentacji województwa lubelskiego. Gorące brawa. Szanowni państwo, w imieniu pana prezesa Polskiego Związku Bokserskiego, pana Grzegorza Nowaczka, który tutaj chciał być dzisiaj z nami, ale obowiązki służbowe zatrzymały go w Mielcu, bo tam cały czas trwają finały młodzieżowych mistrzostw Polski. Serdecznie gratuluję zwycięskiej drużynie województwa lubelskiego, Krzysztofie. Krzysztof jest również członkiem Polskiego Związku Bokserskiego. Krzysztof Szukier, na twoje ręce przekazujemy medal, złoty medal zwycięskiej międzywojewódzkiej lidze juniorów. Gratuluję. Szanowni państwo, żeby ukrasić już nasze zakończenie, zaproszę do ringu wszystkich zawodników, którzy brali udział w dzisiejszym meczu województwa świętokrzyskiego i województwa lubelskiego. Zapraszam was bardzo serdecznie, ale za czym pojawią nam się zawodnicy, mam jeszcze jedną nagrodę, jedno wyróżnienie dla, szanowni państwo, trenera Pawła Karolczaka. Jeżeli mogę poprosić pana pułkownika do siebie i oddam panu pułkownikowi głos. Będzie się działo, proszę państwa, słuchajmy wszyscy. Szanowni państwo, szanowni zawodnicy, szanowni trenerzy, 104. rocznica została uczczona naprawdę godnie. Jesteśmy dumni, że tak Busko czci odzyskanie niepodległości. Z tej okazji Związek Żołnierzy Wojska Polskiego wyróżnił pana Pawła Karolczaka złotym medalem za wybitne zasługi dla Związku Żołnierzy Wojska Polskiego. Zanim przypniemy medal, a przypinać będzie pani wiceprezes Sabina Andruszko, członek zarządu wojewódzkiego, powiem, że Paweł pracował i pracuje z nami, ja już nie wiem od ilu lat, ale lata całe, a my pomagamy również Pawłowi tam, gdzie możemy. Jego dziadek był członkiem, założycielem naszego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego. Dziękuję za uwagę i dziękuję wam wszystkim za to, że zechcieliście przybyć i uczcić 104. rocznicę odzyskania niepodległości. Gorące brawa! Głos wzruszenia pana pułkownika. Gratulacje oczywiście dla Pawła, gratulacje dla wszystkich, którzy wzięli udział w tym przedsięwzięciu. Zapraszam wszystkich zawodników, zawodniczki, którzy brali udział w dzisiejszym meczu. Skakujcie szybko do ringu. Szybciutko. Nie tylko ci, którzy boksowali, ale wszyscy, którzy przyjechali, zawodnicy z lubelskiego, ze świętokrzyskiego, zapraszam do ringu. Zapraszam trenerów, którzy przyjechali z województwa lubelskiego i z województwa świętokrzyskiego. Marku, Marek Szeremeta, zapraszam kibiców. Chodźcie wszystko do pamiątkowego zdjęcia. Fajnie, wszyscy jesteśmy tutaj, a teraz trener Zdzisław Papalita udekoruje zawodników, którzy brali udział w meczu pamiątkowymi medalami. Nie tylko trener Papalita, ale również wszyscy ci, którzy znajdują się w ringu, będą mieli możliwość wręczenia nagród dla zawodników biorących udział w dzisiejszym meczu. Słuchajcie, występują do pana trenera zawodnicy, którzy wzięli udział w dzisiejszym meczu. Jeden kroczek do przodu, żeby trener wiedział, komu wręczać medal. Hey,
Szanowni Państwo, naprawdę duże przeżycia dla tych młodych zawodniczek, dla młodych zawodników, żeby mógł wziąć udział w spotkaniu pięściarskim. Dużo potu, dużo wyrzeczeń kosztuje przygotowanie się do takich zawodów. Dużo czasu poświęconego przez zawodniczki, zawodników, bardzo dużo czasu poświęconego przez trenerów, przez wszystkich trenerów, którzy swój czas poświęcają młodzieży, żeby po prostu coś się działo, żeby wpajać w młodzież takie właśnie idee patriotyczne, jeżeli chodzi o świętowanie 11 listopada, czyli Dzień Odzyskania Niepodległości przed Najjaśniejszą Rzeczpospolitą, ale i również to, żeby można było się pokazać przed Państwem, żeby można było skrzyżować rękawice. Zrobiło nam się fajnie, tłoczno na ringu, ale to jest tak wszystko bardzo rodzinnie, prawda? Zaraz za chwilę wszyscy staniemy do zdjęcia, poprosimy operatorów o zrobienie zdjęcia. Ja poproszę również sędziów do nas tutaj, tych, którzy obsługiwali nam dzisiejszą imprezę, i naprawdę w tyle będą Państwo kibice, którym bardzo serdecznie dziękuję za przybycie. Bez kibiców nie byłoby żadnego sportu, a sport takim jak jest boks jest sportem naprawdę specyficznym. Trzeba go kochać i my go wszyscy kochamy. Prawda, Władku? Tak jest. Właśnie. Władysław powiedział po wojskowemu, tak jest. Szanowni Państwo, proszę przenieśmy się na drugą stronę ringu, na tamtą stronę ringu. Wszyscy Państwo, zawodnicy z przodu, zapraszam do ringu sędziów. Pana Dariusza Walkiewicza. Panie Darku, zapraszamy do podziękowania, bo też wcześniej nie byliśmy w stanie dać, więc zapraszam. Zapraszamy do ringu sędziów. Zapraszam obsługę medyczną. Chodźcie, panowie. Damian, Patryś, szybciutko chłopaki. Zapraszam sędziów do ringu. Zapraszam. Patryk, ty jesteś gwiazdą ringu Wózko-Zdrój, jedną z gwiazd. Zapraszam cię tutaj do nas. Szanowni Państwo, kto robi zdjęcia? Zapraszam fotoreporterów z aparatami, robimy wszyscy zdjęcia. Pan prezes Łukasz Dybiec jest między nami. Cofnijmy się tutaj troszeczkę do tyłu i takie fajne, pamiątkowe zdjęcie. Robimy zdjęcie, kochani. Rodzinnie. Przechodzimy na drugą stronę, jak zauważył pan prezes, i zdjęcia z tamtej strony do kamery. Chodźcie, kochani, zapraszam was. Zawodniczki, zawodnicy, trenerzy, działacze, ci, co nas wspierają, lekarze, sędziowie, jesteśmy wszyscy. Wszyscy dzisiaj kochamy sport i wszyscy cieszymy się, że po 123 latach naszej nieobecności mamy już 104 lata pięknej naszej najjaśniejszej. Pierwsze rzędy siadają, bo nas nie widać. Wszyscy jesteśmy i uśmiech na twarzy. Brawa gorące dla nas wszystkich. Gratulujemy zwycięzcom, dziękujemy Państwu serdecznie za przybycie. Drużynom, trenerom, którzy chcieli wziąć udział w dzisiejszych zawodach, bardzo serdecznie dziękujemy. Szanowni Państwo, do miłego zobaczenia na następnych zawodach w Wózko-Zdroju. Dziękuję Państwu bardzo serdecznie. Życzę spokojnego i bezpiecznego powrotu do domu. Dziękuję bardzo.
A ja Arku Tobie za to, że Ty dzisiaj tak to pięknie poprowadziłeś wszystko i tak w pośpiechu przyjechałeś tutaj do nas z Mielca w stresie. Chcę tak chociaż skromnie wyróżnić Cię tym podziękowaniem na pamiątkę i dalej będziemy głosić, że Arkadiusz Bilęcz to najlepszy speaker w całym świecie. Ceremonii Arkadiusz Bilęcz-Dok. Pozdrowie świętokrzyskich. Szanowni Państwo, jeszcze króciutko. Wojciech Surowiec, trener drużyny Krzeostrowie Świętokrzyskiej, który przyjechał z Mielca z dwoma zawodniczkami, które są prawdziwymi mistrzyniami Polski. Wojtku! Kamil! Ja również. Szkoda, że już Państwa nie ma, bo mi się chętnie z nami dziewczyny pokazały, ale wymień, kto to jest. Wojtku! Gratulujemy dziewczyny i dziękuję bardzo. Ja również dziękuję za podziękowania. Życzę wszystkiego dobrego.